Witam wszystkich serdecznie na kanale Na Tropie Przyrody. W dzisiejszym odcinku pomogę pokonać niektórym strach. Przynajmniej spróbuję, bo nie wiem jak to wyjdzie. Ciekawa sprawa, że na kanale, który tak naprawdę jest przeznaczony zwierzętom, jest stricte tak naprawdę przyświęcony gadom, będzie film, który niekoniecznie będzie dla ich miłośników. A właśnie wręcz przeciwnie. Przypominam o zostawieniu subskrypcji na kanale i łapki w górę, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Subskrypcja pozwala mi zobaczyć, że faktycznie interesują Was moje produkcje i chcecie je oglądać. A łapka w górę pokazuje, że podobał Wam się film i że mam tego robić więcej. Można również wpaść na naszego Discorda, link w przypiętym komentarzu. Więc w ogóle, jak już tak zaczynamy, no to zacznijmy od tego w ogóle, skąd się wziął ten strach przed wężami wśród społeczeństwa. Wydaje mi się, że to ma już swoje korzenie nawet w starożytności. Ponieważ często w literaturze węże są przedstawiane jako symbole zła i jako coś, co jest po prostu złe. Tak samo możemy sobie spojrzeć na Biblię. Według Biblii wąż jest symbolem diabła. Przez lata powielano takie mity, że węże są po prostu czymś złym i tak dalej. I że po prostu trzeba się ich bać. Przez to narodziły się takie stereotypy, na przykład, że węże są obślizgłe, lub że wszystkie węże duszą i że na przykład boaz dusiciel jest w stanie udusić człowieka i w ogóle, i że węże zabijają i no naprawdę pełno tego jest. Na przykład spójrzmy sobie na taką naszą polską żmiję zgzakowatą. Jest to wąż, który faktycznie jest jadowity. Jego jad może zagrażać życiu człowieka, ale tylko dzieciom, osobom starszym i osobom schorowanym. Ponadto 60% ukąszeń żmii jest sucha, czyli bez jadu. Czyli takie ukąszenie totalnie nie zagraża życiu. A mimo tego, w każdym artykule, w którym jest zawarte słowo żmija zygzakowata, straszą o niej. Mówią, że jest groźna, trzeba, że po prostu jak wejdziesz do lasu, to zginiesz, bo tam są żmije. Tak samo w szkołach. Już przeszedłem etap edukacji, w której uczymy się o gadach. I w momencie, kiedy ja się o tym uczyłem, ja już miałem tam swoją wiedzę o gadach. Znałem się ogólnie na wężach polskich. I po prostu byłem ciekawy tak naprawdę, jak wygląda taka lekcja, w której się uczymy o naszej polskiej herpetofaunie. Szczerze mówiąc, zawiodłem się naprawdę. Po prostu o żmii powiedzieli tam tyle, że jest groźna i że zabija jej ukąszenie. Więc naprawdę według mnie dno. Moim zdaniem po prostu powinni ostrzegać przed tą żmią, mówić na przykład, jak jej unikać, co zrobić w przypadku ukąszenia, jeżeli już do tego dojdzie, ale po prostu jak zapobiegać takim sytuacjom, a nie straszyć nimi. Według mnie to jest po prostu jedyny sposób, żeby zapobiec na przykład śmierci żmii, bo przez to po prostu ludzie zabijają żmije, bo myślą, że po prostu jest szkodnikiem. Jakbyście chcieli się dowiedzieć więcej o żmii zygzakowatej, zapraszam teraz do filmu w karcie, tam omawiam cały ten gatunek. Spójrzcie sobie na to. W Polsce jest legalna hodowla boa dusiciela, pytona i tak dalej. Po prostu jest legalna hodowla węży. Taka hodowla jest legalna w całej Europie i praktycznie na całym świecie. Naprawdę, są to zwierzęta hodowlane, na przykład taki boa dusiciel, którym często kiedyś straszono w młodości, że jest po prostu groźny. A de facto jest to jeden z najłagodniejszych węży na świecie. Według mnie, jeżeli chcecie faktycznie pokonać ten strach przed wężami, to musicie stanąć twarzą w twarz z nim. Co to oznacza? Ja mam taki sposób. Po prostu znajdziecie sobie wolną chwilę i wybierzcie się nad miejsce, na przykład jakiś staw lub jakieś miejsce ogólnie, gdzie wiecie, że występują na przykład zaskrońce. Ja bym zaczął od zaskrońców. Pojedźcie tam i spróbujcie znaleźć takiego węża. Jeżeli nie macie takiej możliwości, to również możecie odwiedzić na przykład giełdy terrorystyczne lub jeżeli faktycznie już naprawdę nie macie takich możliwości, no to po prostu sklepy zoologiczne. Tyle, że te giełdy terrorystyczne są o tyle spoko, że tam nawet będziecie mogli dotknąć tego węża. I to pomoże wam tak naprawdę według mnie ośmielić się do tych zwierząt. W Polsce mamy 5 gatunków węży i tylko jeden jest w stanie zagrożyć życiu i tylko tak naprawdę w 40%, plus do tego nie jest spotykany mega, mega powszechnie, więc naprawdę nie ma co się bać. Jeżeli byście chcieli, żebym zrobił na przykład film o tym, jak nie spotkać żmii zygzakowatej, no to również mogę takie coś zrobić. A teraz trochę praktyki. Potrzeby filmu złapaliśmy sobie za skrońca. Taką sznurówkę, glizdę. Spójrzcie, jaki to jest piękny wąż, naprawdę. Jest przepiękny. Jest to sztuka z zeszłego roku, jak mi się wydaje, po wielkości. Młoda naprawdę,
ale oczywiście mogą być więcej, mniejsze. Macie tutaj zdjęcie. Jak można się takiej po prostu dżdżownicy bać? To ja nie wiem. Jedyne, co może odstraszyć w tym wężu, no to to, że po prostu puszcza smrody przy takim bliższych spotkaniach, jak ja teraz. Spójrzcie na to, ja se trzymam tego węża, on ani mnie nie gryzie, ani na mnie nie syczy, ani no nic po prostu mi nie robi, zobaczcie. Jest po prostu bardzo fotogenicznym wężem też przede wszystkim, bardzo łatwo zrobić zdjęcia, taka informacja dla fotografów. Naprawdę pięknie wychodzą. Widzimy właśnie, że nie gryzie mnie, nic mi nie robi, tylko po prostu próbuje przede mną uciec. Teraz powiecie, dobra, dobra. Taki mały zaskroniec, no to nie boję się, no przecież to jest glizda, tak jak właśnie mówiłeś. Ale co jak jest taka samica, która ma na przykład ponad metr długości? Mamy węża właśnie. Ale se ziewnął. Ale se ziewnął. Śmiesznie. Zaskroniec, samica. Dobra. Skoro to jakby to was nie przekonało, to mamy do czynienia z większym gadem. Zaskrońce są naprawdę wielkimi wężami. Widzicie właśnie, że to jest już stara samica naprawdę. Ona może być jeszcze większa, ale widzimy, że te skronie tutaj już naprawdę zanikają. Są bardzo, bardzo blade. No jest ponad metr długości, myślę. Spójrzcie sobie, jak to wygląda. O, nawet się w kadrze nie mieści. Jak możemy zaobserwować, ja tego zaskrońca mam na ręce i mnie nie gryzie, widzicie? Jest bardzo piękny, zobaczcie. Patrzcie, jaki to jest piękny wąż, naprawdę. Ma genialne kolory. Wszyscy mówią, że to jest taki zwykły czarny wąż, a dla mnie to on ma po prostu tyle tych barw tutaj. Naprawdę ten brzuch, ta szachownica. Widzimy, że to nie jest byle czarny wąż. Spójrzcie jeszcze na tą dokładną głowę. Te wszystkie łuski. Czekajcie, mówię wam. Nagrywam jedną ręką, także ciężko mi jest wyostrzyć takie, o, widzicie? Jakie piękne oko, piękne łuski. Wszystko naprawdę jest przepiękne. Rozumiem jeszcze, jak się można bać innych węży, ale według mnie zaskroniec to jest wąż, którego powinniśmy najmniej bać z wszystkich naszych tutaj polskich węży, bo jest po prostu najbardziej łagodny, najczęstszy, jest bardzo ładny, naprawdę. Trochę się denerwuję po prostu, bo go trzymam, a one nie lubią tego, ale chcę wam tylko pokazać, że naprawdę nie ma się bać. Nie ma co się bać tych węży. Dobra, teraz powiecie, no dobra, no przekonałeś może mnie. Zaskrońce nie są takie złe, bo w sumie to nie są jadowite i nie mogą za bardzo zrobić krzywdy. Ale ja się boję żmij. I co w tym wypadku? No to już odpowiadam. No dobrze, skoro chcieliście żmije, no to macie. Dużo osób się boi tego węża, ponieważ jest jadowity, straszą nim wszędzie. Jak pójdziesz do lasu, to zginiesz, bo cię żmija ukąsi. A wy nawet nie wiecie, jaki ja musiałem przejść trud, żeby podejść do tego węża na taką odległość, jaką mam, ponieważ on mi chyba z 5 razy uciekł. No dobra, ten wąż teraz na mnie syczy, ale to dlatego, że jestem w odległości mniej niż metr od niego i on się stresuje. Syczeniem mówi mi, odejdź, bo cię ugryzę, jak nie odejdziesz. Teraz wam jeszcze coś pokażę. Zwróćcie uwagę, w jakiej odległości jestem od najgroźniejszego gada w Polsce. Widzicie? Wąż nie gryzie mnie. Nic mi nie robi. Bo patrzcie, jaki ten wąż jest piękny. Może wygląda trochę groźnie, też to muszę przyznać. Chociaż mam obycie z wężami, to wiem, że żmija może budzić grozę. Ale wiecie, jaki to jest przyjacielski, tak naprawdę bardzo łagodny wąż. Mimo tego, że jest jadowity, to jest strasznie łagodny. On tylko na ciebie nasyczy, ale nie będzie chciał cię gryźć, jeżeli go nie będziesz dotykał, kopał, ani nic mu kijem nie robił. Ten wąż po prostu sobie pełznie i tak naprawdę nic mu się nie dzieje specjalnego. Ten wąż wybija tyle gryzoni, że zapobiega pladze i rozprzestrzenianiu chorób. Dlatego naprawdę nie ma się co go bać i nie zabijajcie żmii, nie bójcie się węży. Mam nadzieję, że wam pomogą tym poradnikiem. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku.